chcielibyśmy Państwu pochwalić się tą inwestycją, która kosztowała około 150 milionów złotych. Z cukierków twardych, karmelków, nadziewanych bądź oblewanych czekoladą stajemy się producentem jakby w wyższym etapie, czyli ekskluzywnych cukierków czekoladowych, galaretek. Mamy takie formy, takie tace i to już końcowy etap. Ta taca jest zasypana mąką formierską, są takie dołki zrobione w tej tacy, zalane galaretką na przykład i odstawione tam w roku, żeby to zżelowało, tak jak na galaretkę przystało, to nie może być od razu. Nie tylko zmieniamy siedzibę oraz miejsce fabryki, ale zmieniamy także przede wszystkim logo, zmieniamy całą szatę graficzną, wprowadzamy nowe hasło, które będzie promować nas przed wejściem na nowe rynki, a przede wszystkim zmieniamy portfolio, to znaczy się utrzymujemy stare, ale wprowadzamy nowe produkty.